Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku. Generalnie też będzie sporo pogawędki w tym odcinku, ale to później. Teraz mamy czwartek, trening push. Po tytule filmu pewnie z wielu was zadaje sobie pytania, o co chodzi. Dowiecie się w późniejszej, w dalszej części tego filmu, dlatego oglądajcie. Dzisiaj trening zrobię sobie klateczkę i triceps. O, tak wczoraj zrobiłem plecki, taki tydzień troszkę inny, nietypowy wyszedł i wczoraj zrobiłem plecki z bicepsem, tego dzisiaj tylko klatka i triceps, a jutro poświęcę same barki i jakieś bicepsy zrobię, nie? Generalnie pogadamy sobie właśnie i o treningach aktualnie, jak to będzie wyglądało zaraz kalorycznie i tak dalej, plus o tej decyzji. No to w sumie wiedziałem, że raczej będzie miało miejsce, ale jako że dobry tytuł, mam nadzieję, że się dobrze sprzeda, to tak postanowiłem film zrobić i objaśnić wam, o co chodzi, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Co, rozgrzewam się, jeszcze nie wiem, co jako pierwsze ćwiczonko zrobię, może jakieś hantle, dawno nie robiłem wciskania hantlami. Pomyślę, jakieś trzy ćwiczonka na pewno na piersiowy, z 2-3 na triceps i kowerę. Intro. JD on this motherfucker, y'all know how this shit go. Niggas be false claiming on the game. I seen niggas change over chains. Bitch left broke nigga for a rich nigga. Get money, dog, that's the game. Hit the streets, had to put in that pain. Niggas just had respect how I came. Niggas still hating, then that boy lame. Come here, baby girl, I'll put you on the game. Niggas be false claiming on the game. I seen niggas change over chains. A bitch left a broke nigga for a rich nigga. Get money, dog, that's the game. Hit the streets, had to put in that pain. Niggas just had respect how I came. Niggas still hating, then that boy lame. Come here, baby girl, I'll put you on the game. Fishbowl down the strip, no, I keep a stick, better watch your lips. Came from the trench, making work rinse. First in the fifth, fuckin' 15, dog, I need my grip. Shorty love my drip, grab her by the hip, I'm a fucking bitch. Niggas ain't shit, shorty, but I'm rich, that's just how it is. Fuck it, I'ma hit back with a list, suckin' on the dick. Baby, make a nest, go ahead and spit. Bite a little bit, be careful with my shit. I won't hesitate to smack me a bitch. Bitch, I'm the man, money in my hand. Couple hundred grands, I can turn a band. Plus, I heard that the shit to make it dance. Baby girl rollin', she don't wanna land. Talkin' about a trip, working on the 10. She don't understand, she ain't in the plans. I'ma pay you back, this pussy was a van, shorty, you a freak, water make it leak. I was going deep, swimming in the sea. I be going slow, cause I be pouring lean. Shorty, stand my soul. Krótki przerywnik. Jak widzieliście, wciskanie hantli. Mały ciężar, bo tylko 42,5. Później 30, jeszcze nową bitkę na jakby taką trzecią, nie, to była czwarta chyba seria. Dlaczego mały ciężar? Nienawidzę zarzucać hantli. Dlatego mało kiedy robię hantle, bo nienawidzę ich zarzucać. Nigdy się nie nauczyłem tego powiedzieć. I sprawia mi to problem, tak samo jak wyciskanie na barki handlami. Dlatego mały ciężar i wolę zrobić, mimo że nie zalecam nigdy robienia po 18-16 powtórzeń. Tak ja robię, bo po prostu nie lubię w takim okresie, jakim jestem, to mi, że tak powiem, nie zaszkodzi robienie czegoś takiego, nie? A mówię, coś innego, bo cały czas robiłem praktycznie przez 2 miesiące dupcyłem tego hamera na wyciskanie chest press, także mówię coś innego, tutaj też widzieliście teraz wyciskanie, imitacja w sumie tego hamera, tyle że na linkach. Zakończyłem, no i teraz jeszcze trzecie ćwiczonko, butterfly za mną, jeden z lepszych butterfly, na jakich robiłem. Naprawdę stara, kurwa, ale maszyna jak świat. To jest swimming. Stara dobra maszynka, naprawdę. Tak jak na niej wchodzi, to jest złoto. Dobra, idziemy dalej w treningu. Krótki przerywnik i cięcie, bomba, jedziemy, kurwa.
This nigga get money, dog, that's the game. Hit the streets, had to put in that pain. Niggas just have respect how I came. Niggas still hating, then that boy lame. Come in, baby girl, I put you on the game. Niggas be false claiming on the game. I seen niggas change over change. A bitch left a broke nigga for a rich nigga. Get money, dog, that's the game. Hit the streets, had to put in that pain. Niggas just have respect how I came. Niggas still hating, then that boy lame. Come in, baby girl, I put you on the game. Niggas show they whole hands, I don't understand. Changed on your mans, niggas red dots, make it go blam. Nigga, I'ma go, I be in land, fly like Peter Pan. You don't understand, had to take a chance. They know who I am, scrap, got the pass, scrap, got the bands. We can shoot it out, plus I got hands. Let me do my dance, pull up any brand, cooler than a fan. I don't want land, blunt, not the blunt, I don't understand. All this shit you talking, nigga, try and jam. All 10 toes, that's how I stand, nigga, I'm a man. Nigga, you a bitch, and you ain't shit. You can suck a dick, gotta get your head. I'ma load a clip, I nigga, ain't false claiming on the game. I seen niggas change over change. Bitch left broke, nigga, for a rich nigga, get money, dog, that's the game. Triceps odcięty. Francuz dawno nie robił, to jest śmieszny ciężar, wiecie, już tam się pompowałem wcześniej na tamtej maszynce. I no odcięło, kurwa. Teraz siłowa jest słaba, ale o tym też pogadamy sobie później w domu, jak będę miał czas. Nie wiem, czy dzisiaj to dogram, czy jutro. No ale jest o czym pogadać, bo jak na razie chcę się skupić głównie na sylwetkien, kurwa. Tu na razie widzicie, to wszystko jest, kurwa, jeszcze takie kurwa wodowe, że dramat. Ale jest poprawa, widzę ją, widzę ją. I myślę, że cały czas do przodu. No i myślę, że ten połowa października, październik, forma będzie. Cacy. No. A tutaj z tą panią też pewne informacje, ale to nie w tym vlogu. Dowiecie się na osobnym materiale. Prawda? No. Też pewne ciekawe informacje, także śledźcie, subskrybujcie. Tutaj teraz wklejam ten cały dupnik. Ja jeszcze jedna, może dwie serie zobaczę na tego Francuzika. I tak się fajnie, bo dzisiaj kurde nikogo nie ma. A, no i nowości będą, bo moi drodzy, Grand Fitness. Zamówiliśmy drugiego takiego raka, także będą dwa raki. Bez tego kwasła, kurwa, nieszczęsnego. Tylko będą dwa eleganckie raki, rak Grand Fitness. Do tego będą piny krótkie. Także zajebiście, bo będzie można fajnie pin presy bez świrowania z tym, bo tutaj też fajna sprawa, ta asekuracja, ale wiecie, no z jednej i z drugiej strony trzeba przypinać, a tak to, tak jak te uchwyty, będzie można sobie te piny przypinać, będzie zajebiście. Plus drążek będzie, moi drodzy, w chwycie neutralnym, także zajebiście, zacznę się podciągać. Bo po prostu na ten rozstaw moje zakresy są jeszcze na tyle słabe, że robi mi się to niewygodnie. Nie tyle, że to nie potrafię, co robi mi się niewygodnie, więc po co mam to robić na ten moment, nie? No. Także myślę, że w kolejnym vlogu już zobaczycie nowy sprzęcik. Tam jeszcze rzeczy do hip thrustów, do bułgarów. Fajne mi Piotruś dosłał, także zajebiście, Piotruś. Nie mam drugiej ręki, ale wiesz o co chodzi. No. The best of the kurwa sprzęt. Proszę o próbę. I do pełnego zwisku. Okej. Okay. I tu już dupa. No dobra, moi drodzy, z treningu byłoby to na tyle. Dwa ćwiczonka na triceps, trzy na klatkę, na cały piersiowy. Zaatakowany. Jutro pewnie bareczki. No ale tego już nie zobaczycie w tym materiale, tylko i wyłącznie ten trening. No i mówię, dzisiaj albo jutro dogram resztę. A propos również tego tytułu filmu. O co chodzi, jak to będzie wyglądało teraz i tak dalej, i tak dalej. Tak samo dowiecie się, jak to będzie wyglądało z materiałami. Teraz, bo pewne przemyślenia też miałem związane z tym. Dlatego wszystkiego dowiecie się pewnie w scrollce lub w następnej jeszcze jednej jakiejś, może coś tam dogram jeszcze, wiecie, w międzyczasie. A jak nie, no to od razu po tym podejmuję pogawędkę, będziecie widzieć pogawędkę właściwą. A teraz po prostu zakończenie treningu i tyle. Ja jeszcze robię 30 minut cardio. 30 minut cardio. Też dowiecie się, ile tego cardio teraz kręcę w dalszej części.
film. Mam nadzieję, że jak na razie się podoba. Łapki, subskrybe. Lecimy po 20 koła. 20 koła w tym roku musimy zrobić, nie? Jest 18 800, 1200 subów do końca roku. Osiągalne. Myślę, że to nie jest wysoki i duży cel. No dobra, moi drodzy. No i pora by było wyjaśnić tytuł tego filmu. Mianowicie zakończenie z trójbojem. No i oczywiście w cudzysłowie kończę z trójbojem na pewien okres. Na okres, myślę, do października. Czyli jeszcze cały lipiec, sierpień, wrzesień, no i pewnie z połowy października odpuszczam zupełnie robienie jakichś ciągów, siadów na jakieś tam trójki i inne sprawy, wyciskanie pewnie tam z raz na miesiąc sobie zrobię, ale nie więcej, też bardziej hiper, czyli tam na 8 ruchów w górę, ale nie myślę, że więcej jak te 8, tak mniej niż te 8 powtórzeń nie będę sobie schodził. No i czemu taka decyzja, że po prostu nie będę trenował stricte tych ruchów, które wykonywałem przez cały czas praktycznie przygotowując się? Dlatego, że i tak czy siak siła spadnie, to jest oczywiste, że ta siła spadnie, a nie lubię, jak siła spada i widzę to naocznie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, odpoczynek po prostu od danych wzorców, ruchów, od takiego, wiecie, ciężkich dwójek, trójek i tak dalej, po to, żeby właśnie być w tym wszystkim długofalowo. Długofalowo, tak jak na przykład, nie wiem, kulturysta może wejść sobie w okres 3, 4, 5, 6 miesięczny budowania takiej stricte siły, trening bardziej, powiedzmy, power building, ukośnik, slash, na nawet z delikatnym priorytetem na trójbój, aby tej siły troszkę inne wzorce, inne podejście treningowe, tak? Po to, żeby stale mieć chęć trenowania, no nie? Ja tą chęć trenowania mam, chociaż nie powiem, na treningach czasami bywa tak, że mi się nie chce. To nie jest związane tylko i wyłącznie z redukcją, tylko też przez to, że na co dzień jest naprawdę sporo pracy, sporo rzeczy do zrobienia, takich jak i wasze zapewne, czyli tutaj coś załatwić na mieście i tak dalej, plus po prostu praca, no i dodatkowo jeszcze nagrywanie, prawda? To się tak powie, ale jak się usiądzie przy tym dziadzie, no to czas zabiera i płynie bardzo, bardzo szybko. I tak to wychodzi, że po prostu tego czasu aż tak nie ma, plus takich chęci do jakichś bardzo ciężkich treningów siłowych również nie ma. Z raz w tygodniu zdarzy się, że takie chęci są, jak najbardziej. Dlatego tak jak dzisiaj na przykład sobie porobiłem, bo nagrywam wam to w piątek, nie? Kolejnego dnia barki jakieś tam, bo przyszły na nas grandanowe zabaweczki. No to sobie tam porobiłem te impresy i tak dalej na bareczki, ale tak to siłowo naprawdę nie chce mi się robić zupełnie nic. Ciągi tak samo jak ostatnio materiał nagrywałem, co widzieliście recenzję. No to zrobiłem też tak bardziej z przymusu po to, żeby po prostu nagrać tą recenzję. Wiadomo, mam jakieś też zobowiązania z firmami, żeby jakieś tam filmy nagrywać, pokazywać jakiś produkt, oceniać. Także to zrobiłem, a tak to nie miałem za cholerę ochoty na robienie tego. Jakichś tam właśnie ciągów, ustawiania się pod to. No i co? No i po prostu skupię się bardziej stricte na treningu takim typowym, nie wiem, push, pull, nóg, właśnie jeszcze nogi, kwestia nóg. Odpuszczam zupełnie odpuszczam, dopóki nie osiągnę pułapu wagi 110 kg. Nie zamierzam wykonywać zupełnie ćwiczeń na dolne partie. Z takiego względu, że kurwa, no już dobre 4 tygodnie nie ruszam tych nóg zupełnie praktycznie. A no tam ciężko, ledwo co tam spada, nie? Ledwo co tam spada, dupa nadal szeroka, uda i tak dalej, i ciężko jakieś spodnie znaleźć. Powiedzmy tam bez elastanów. Dlatego też taka decyzja, że tych nóg nie będę robił, bo chcę, żeby one zleciały.
One są silne, ale wiecie, nie muszą być aż tak objętościowo wielkimi, kurwa, kłodami, żeby być silne, tak? Można to zrobić w taki sposób, żeby po prostu ta siła była, ale niekoniecznie w obwodzie uda, żeby było 87-88 cm, nie? Także jest to do zrobienia, jak najbardziej. Druga kwestia, tak, że wielkie udo po prostu też przeszkadza w takim funkcjonalności na co dzień, jak i w treningu siłowym, nie? No bo wiadomo, jeśli gorset mięśniowy w danym miejscu jest zbyt duży, powiedzmy stawy, nasze stawy mają mobilność, rotację odpowiednią i tak dalej, ale przez ten gorset mięśniowy po prostu nie jesteśmy w stanie nawet tego zrobić, nie? Także tak. Taka decyzja, nie? Taki troszkę clickbaitik, mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli za złe, jeśli chodzi o ten clickbaitik, bo kończenie z trójbojem to jeszcze nie, bo dalsze plany to myślę, że dobrze wiecie, że cel jest na przyszły rok, tam bodajże pod koniec roku lub w połowie roku ma być to XPC Pro i na to się chcę przygotować i właśnie od października, czy tam od listopada, dajmy na to, ruszyć, nie? Ruszyć jeszcze nie na grubo, tylko do końca roku po prostu wznowić te wzorce, przez te 6-8 tygodni do końca roku sobie powtarzać je na niskim procencie ciężaru, powiedzmy 6-7 serii trójeczek jakiś, cyk, pyk, na nowo ładnie zacząć pracować stopą, wyuczyć się cały czas tego bracingu, załapać taką świeżość właśnie treningową pod ten trójbój, tak jak to miało miejsce, nie wiem, na samym początku, nie? Żeby złapać właśnie ten ruch, troszkę pokombinować tu coś tam, pewne, porobić pewne analizy, żeby dobrze rozpisać sobie plany treningowe i czerpać z tego cały czas fun, bo ja z treningu, tak jak powtarzałem i powtarzam zawsze, ja z treningu mam fun, czy to jest trening typowo siłowy, trójbojowy, tak jak przygotowywałem się, czy to jest trening pompujący, ja mam z tego fun, czasami mi się nie chce, ale zawsze jak już wejdę i tam robię ten trening, to jest ta zabawka, że fajnie się przypompować, przypiąć łapkę i tak dalej, nie? Także z tym nie ma problemu. No a mówię, no kończę z trójbojem po prostu na najbliższy okres, na okres tych 3 miesięcy. Także materiały, właśnie z materiałami będzie teraz tak, że prawdopodobnie nie wiem, czy będą raz w tygodniu. Zasięgi teraz też są mega słabe. I nie wiem, czy nie zrobię tak, że po prostu materiał będzie raz na 2 tygodnie. Może troszkę będę zbierał bardziej materiały. I jeden dłuższy vlog, jakiś 20-20 parominutowy będzie wlatywał, ten też pewnie będzie trwał przez tą moją pogawędkę. Ale że taki jeden materiał na raz na 2 tygodnie i tyle. Z takiego względu, że wiem, jak to wygląda od zaplecza, jeśli chodzi o widzów. I jeśli ktoś ma jakąś przemianę, jest w trakcie jakiejś przemiany, to przez tą całą przemianę tendencja zazwyczaj idzie w dół lub się utrzymuje, albo zejdzie w dół i się utrzymuje, nie? Na jakimś tam pułapie. Ale jeśli jak już tą przemianę dokonamy, jesteśmy w miejscu, gdzie zrobiliśmy robotę, jesteśmy, nie wiem, powiedzmy właśnie docięci, co byliśmy grubi, jest tendencja spadkowa. Tu robimy formę, nagle zaczynamy dawać materiały i znowu jest up. I znowu się wyrównuje na tą górną półkę, bo znowu powiedzmy z tej formy zaczynamy robić formę typowo siłową, ale utrzymając powiedzmy BF, nie? Także wiem, że stricte od zaplecza to się mało opłaca, jeśli chodzi o takie nagrywanie częste i tak dalej, jak widzę, że na przykład jest po 5-6 tysięcy wyświetleń na 18-19 tysięcznym kanale, nie? Gdzie zazwyczaj, no, statystycznie wcześniejsze filmy to jest taki minimum, to jest 10-12 tysięcy. Teraz jest praktycznie połowa tego od ostatnich tam 2 filmów, w sumie 3. No nie? Recenzji to nie stwierdzam, żeby tam były jakieś wyświetlenia duże, ale wiecie, o co chodzi, nie? Dlatego mówię, materiały raz pewnie na 2 tygodnie. Tak samo dzięki temu, że będą raz na 2 tygodnie, to te osoby, które chcą to obserwować, myślę, że dla nich będzie to lepszy fresh z takiego względu, że będziecie widzieli, w jakimś stopniu będziecie w stanie zauważyć tą zmianę, nie? Bo jak ja powiedzmy nagram sobie, co dzisiaj mamy, 24 czerwca, tak? I dzisiaj nagrywam wam film, pokazuję się wam i następny film kręcę, nie wiem, 7 lipca, nie? No to mija nam już troszkę czasu, coś tam już ze mnie zejdzie. Widzicie też naocznie, że jakieś te postępy są. A jeśli ja nagrywam
dzisiaj, 24, później kolejny vlog nagrywam 28-29, czyli mija nam 4 dni. No to tych postępów jakby tak z vlogu na vloga nie widzicie, tylko co drugi, trzeci vlog ewentualnie, nie? Także myślę, że to będzie lepszą opcją. No i jeszcze kwestia kaloryczna. Kaloryczności teraz do końca poniedziałku chyba do poniedziałku lecę te 2500, tak jak było. Z tym, że teraz jest tych posiłków aż 5 przez ten okres. Zobaczymy, jaka waga będzie w sobotę, bo na ten moment nawet nie wiem, ile jest na tej wadze. Od wtorku, czy tam od poniedziałku ruszam, ile tam było? 2700 kalorii. No, 200 kalorii podbijamy w górę, tak jak mówiłem. Był ten zabieg szybkiego ścięcia, ale minikat. Fajnie jakoś tam zleciało, bo myślę, że już około 20 kg jest w dół względem tego, jak zaczynaliśmy. No i teraz będzie tendencja wzrostowa, czyli 2700, pewnie 2700, 2 tygodnie podtrzymam, zobaczę, jak wygląda to na wadze. Jeśli dalej będzie tendencja spadkowa i fajnie się utrzymywała, nawet głupie pół kilo co tydzień, to znowu dołożymy 200 kalorii na 2900, może 2900/3000. I sobie pobędę na tym, powiedzmy, 2-3 tygodnie. Zobaczę, jak waga. Jeśli będzie leciała, no to na tym jeszcze będę sobie zostawał. Jeśli zaś zacznie się regulować i powiedzmy nie będzie w ogóle spadało, no to znowu sobie kutnę, powiedzmy, 300 kalorii i będę miał wtedy, nie wiem, 2600-2700, nie? I sobie znowu będę leciał stopniowo w dół, ale z kalorycznością nie chcę schodzić niżej niż, myślę, te 2300, 2200 na samym końcu redukcji, nie? No to jest bardzo ciasne widełki i tutaj mocno będzie manipulowane po prostu aktywnością fizyczną, nie? Cardio. Na ten moment jest to ile? 6 razy w tygodniu? Będzie, bo je było 5 jeszcze teraz, ale od tego też tygodnia będzie 6 razy w tygodniu po 30 minut, czyli po każdym treningu plus jeszcze nietreningowe też wchodzi cardio, a cardio myślę, że no do samego końca, w końcu będzie ten moment, że będzie trzeba dupcyć godzinę codziennie praktycznie, nie? Ale to ja wtedy sobie to będę dzielił po prostu na dwie sesje po pół godziny. Mam taką możliwość, mam taką pracę, jaką mam, także jestem w stanie to ogarnąć, żeby robić takie sesje dwie, powiedzmy, w ciągu dnia. Tak, jeśli chodzi o cardio, makro wiecie, no i teraz posiłków z 5 ścinam na 4 też, nie? Bo jednak te 5 to jest troszkę dla mnie, kurde, za dużo, tak przyeksperymentowaliśmy, ale te 4 posiłki spoko, ale 5 to już takie często wpychanie na siłę tego posiłku, bo nie jestem głodny, a muszę zjeść, nie? Mimo że kaloryczność nie jest jakoś tam za wysoka. To powiedziałem. Suplementacja cały czas, jeśli chodzi o tą lepszą suplementację, no to moi drodzy, sam testosteron raz w tygodniu, 250 enamu albo cypionatu, nie pamiętam, co tam jest w pudełku, że tak powiem, to leci, tylko i wyłącznie dodatkowo z lepszych supli, no to na razie tyle. Czekam zapaczką od sponsora nowego, moi drodzy, Olsagenu, i tam będę miał fajne produkty, które mogą pomóc mi w tej redukcji. Będę też testował w sumie te produkty po pierwszy raz, nie? Będę je brał, ale o tym więcej, jak już tą paczuszkę dostanę, to też wspomnę po prostu o firmie. Ale to są oczywiście peptydy i saran. Także nie będą to jakieś tam grube środki, ale tam będzie fragment i kordernika. No, to już wiecie w sumie, co będzie grane, ale to dopiero, jak mówię, dostanę pakę, bo tam czekamy za po prostu surowcem. To i z suplementacji normalnej codziennie leci magnez, omega 3 w postaci 3 tabletek, nie jem ryb zupełnie. D3 cały czas, mimo że teraz są, no, niby jest ciepło, słońce w końcu wyszło, także zmniejszy pewnie do 2000 jednostek, a tak to teraz leciało cały czas 4-6 tysięcy, nie? Coś takiego, jednostek. Kolejna kwestia, co tam jeszcze było? Co tam jeszcze leci? Magnez to B kompleks sobie wrzuciłem chyba, bo gdzieś tam miałem jeszcze jakiś zaległy, to sobie
Też jem jedną tabletkę dziennie, by kompleksu omega, D3, magnez. I chyba tyle. A, i BPC oczywiście, 157 na wieczór. Jedną tableteczkę od syntagenu również wlatuje. Stricte na trawienie i tak dalej. Nie sporo białka jem, bo teraz mówię, ta waga jest pewnie coś koło 120 kg, a tego białka jednak jest 280-290 gramów, także powyżej tych 2 gramów. Też będziemy to później ucinać pewnie. Bo ja nie lubię, no kurde, już jakieś tam gazy, nie gazy, no to BPC naprawdę fajnie robi robotę. I sobie stosuję jedną tableteczkę na wieczór. I chyba tyle w suplementacji. Czyli wiecie już, jak aktualnie Micha, jak cardio, jak z suplementacją i czemu zostawiam trójbój na chwil kilka. Ale to mówię, minie pewnie tak, nie? 3 miesiące, czyli w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w porywach do 7 vlogów, może 8, zobaczymy, z 8 vlogów minie i już będziemy, że tak powiem, w domu i będziemy coś tam świrować, nie? Na ten moment mówię, nawet mi się nie opłaca, bo nie ustawię się, chcę zobaczyć też to sumo, ale na ten moment przez swoje gabaryty jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, czy to będzie odpowiednia pozycja dla mnie, czy nie. A chcę się troszkę tym pobawić i zobaczyć, czy faktycznie na przykład w kategorii lżejszej nie lepiej byłoby ciągnąć tym sumo. Ale no to mówię, ten gorset mięśniowy musi się troszkę zmniejszyć, bo te mięśnie i tak spadną na pewno. Nawet do tego delikatnie dążę, żeby troszkę tych mięśni spadło, bo pewnie trochę tego mięka się nabudowało. No i kwestia po prostu wielkości jeszcze, nie? Tłuszczu też mam na sobie niemało. Także nie jestem w stanie się ułożyć tak dobrze, jakbym chciał, nie? Plus pospirować coś znowu po tym wyciskaniu, to tak samo, będę szczuplejszy, będę w stanie bardziej popracować sobie nad jakimś mostkowaniem. No i znowu przysiadę, będę szczuplejszy, będą szczuplejsze uda. No to będę w stanie coś pospirować ze rozstawem stóp, żeby nie robić tak szeroko. Typowy hajbar sobie przejść i siadać ładnym hajbariem, nie? Hajbarkiem, no. Chyba wszystko. Nie będę dłużej przynudzał, bo nie wiem ile już tam gadam, ale pewnie jest 10, 12, 13, 14 minut. Tyle w tym materiale, moi drodzy.